Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Cieszę się, że jesteście ze mną, a ja się bardzo cieszę, że w końcu mogę się z Wami podzielić tą radosną nowiną. Jestem obecnie w drugim miesiącu ciąży i jestem ciekawa, czy jest to dla Was zaskoczenie, czy może ktoś się już spodziewał. Przyznam szczerze, że dużo informacja o ciąży u nas zmieniła. Ja się zrobiłam taka bardziej zestresowana niż zwykle jestem. Ogólnie jestem człowiekiem, który się przejmuje wszystkim, stresuje się wszystkim, natomiast teraz jestem jeszcze bardziej poddenerwowana. Zastanawiam się, jak to będzie, kiedy zostanę mamą dwójki. Natomiast z drugiej strony bardzo się cieszę i też mam takie myśli, że co by nie było, i tak sobie poradzę. Całą moją pierwszą ciążę tak właśnie myślałam, że wiecie, to jest moje pierwsze dziecko, pierwsza ciąża, natomiast co by się nie działo, dam sobie radę, mimo że nie mam tutaj w Niemczech, wiecie, mojej najbliższej rodziny, to wiedziałam, że z wszystkim sobie poradzę, ogarnę każdy temat i w tej drugiej ciąży też tak do tego podchodzę, że po prostu nieważne ile będzie obowiązków, i tak damy sobie z Aleksem radę, więc staram się myśleć bardzo, bardzo pozytywnie, choć tak jak mówię, troszeczkę stresik mnie czasami właśnie męczy. I też zauważyłam, że bardzo szybko dorwała mnie ciążowa taka zadyszka. Aż dziwne, że nikt z Was przy filmach nie zauważył właśnie, że jest trochę cięć, że czasami właśnie tak jakoś dziwnie dyszę. Z tego co pamiętam, w pierwszej ciąży też tak miałam, że dosyć szybko właśnie złapała mnie taka zadyszka i już samo mówienie właśnie sprawiało, że po prostu oddech był zdecydowanie inny, i teraz jest tak samo. I co? A, i właśnie zapominam dosyć często różnych słów, albo mi się mylą, i też zauważyłam, że bardzo często wyłącza mi się takie, wiecie, logiczne myślenie. W poprzednim vlogu, jak Wam mówiłam, że nie spodziewałam się, że przez koronawirusa wszystko będzie dłużej trwać, jeśli chodzi o rejestrację samochodu, wiecie, o dokończenie naszej kuchni, no to właśnie wszystko ze względu na to, że po prostu jakoś w ciąży czasami wyłącza mi się właśnie to logiczne myślenie i po prostu na takie podstawowe rzeczy po prostu nie umiem wpaść, więc to jest troszeczkę przerażające, no i właśnie ten brak słów, no ale ogólnie czuję się bardzo dobrze. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie mojej ciąży, jakieś zapytania, czy widzę różnice może między pierwszą ciążą a drugą, czy jakiekolwiek inne, to ja Wam bardzo chętnie odpowiem. Mogę Wam też opowiedzieć, jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o ciążę w Niemczech. Takie filmy też się już na moim kanale pojawiły, ale teraz wiecie, że to jest moja druga ciąża, to też mam zdecydowanie większe doświadczenie niż jak to było w pierwszej ciąży. No i cóż, no jeśli chodzi o brzuszek, nie jest duży. W pierwszej ciąży też miałam brzuszek dosyć taki niewielki do końca. Teraz widać, myślę, zdecydowanie bardziej właśnie niż w pierwszej ciąży, natomiast też ten brzuszek jak na drugi trymestr, no jest dosyć niewielki. Teraz jestem prosto po śniadaniu, więc ten brzuch jest automatycznie też troszeczkę większy. Natomiast tak naprawdę jak jestem na czczo, to nic kompletnie po mnie jeszcze nie widać. Więc tak to wygląda, że brzuszek sobie rośnie bardzo powoli. Jestem ciekawa, czy właśnie do samego końca będzie malutki, tak jak to było z Niko. To się wszystko okaże. Jeśli chodzi o jakieś filmiki ciążowe, bo pewnie będą pytania, czy coś takiego się pojawi. Jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to wiecie, że w pierwszej ciąży co jakiś czas dodawałam Wam taki update właśnie z całego trymestru, jak się czułam, jak wyglądała właśnie moja ciąża i tak dalej. I też pojawiało się kilka jakichś tam holi dziecięcych, natomiast tych filmów było naprawdę niewiele i myślę, że tak po prostu przy tym pozostanę. Czyli jeżeli będą jakieś pytania odnośnie mojej drugiej ciąży, to chętnie nagram Wam właśnie jakieś Q&A, odpowiem Wam na te pytania, natomiast nie spodziewajcie się, że teraz będzie jakaś lawina ciążowych filmów, bo ja się nie czuję jakoś bardzo pewnie w tym temacie, mimo że to już jest moja druga ciąża, to wiecie, nie chciałabym się za dużo na ten temat wypowiadać, więc zostajemy przy tej tematyce, która była do tej pory na kanale Zero Waste, minimalizm, troszeczkę lifestyle'u, jakieś właśnie vlogi. Natomiast jakieś te takie tematy typowo dziecięce może będę wplacać, ale na pewno nie za często. Zrobiłam sobie krótką przerwę, bo niestety zadyszka dała się we znaki, natomiast mam nadzieję, że tutaj nikt się z Was nie obrazi. Wiecie, że od tamtego roku dostaję regularnie paczki PR-owe od marki Pixi i ostatnio pojawiło się właśnie rozdanie, dopiero co ono się w niedzielę skończyło, natomiast Pixi w tym roku wysyła swoje paczki zdecydowanie
częściej niż to było w tamtym roku i dostałam właśnie od niej chyba wczoraj czy przedwczoraj kolejną paczkę, a że każdą się z Wami dzielę, to i tym razem nie może być inaczej. Nie planuję nagrywać w najbliższym czasie żadnego vloga, więc nie za bardzo wiedziałam po prostu, w jaki film wpleść to rozdanie, bo przyznam szczerze, że teraz bym chciała się bardziej skupić właśnie na filmach o minimalizmie i o Zero Waste, więc za bardzo mi po prostu to rozdanie nigdzie nie pasuje, więc mam nadzieję, że tutaj się nikt nie obrazi, ale będę mieć kolejną taką malutką paczuszkę od Pixi do rozdania właśnie dla Was, a w niej znajduje się ich kultowy Glow Tonic w wersji olbrzymiej. Tutaj mamy chyba pół litra albo 400 ml, już nie pamiętam, 500 ml. To jest taka właśnie duża butla, do tego jest dołączona też pompka, więc myślę, że bardzo wygodnie. Mam nadzieję, że też się nikt nie obrazi, że tonik jest personalizowany, że tutaj jest moje imię. I właśnie pomyślałam sobie, że skoro już temat właśnie ciąży, myślę, że dla większości z nas jest dosyć radosny, to że też nikt się z Was nie obrazi właśnie, jeżeli wplotę właśnie w ten film rozdanie. No bo tak jak mówię, do innych filmów mi po prostu to rozdanie nie pasuje, więc to Wam chciałam powiedzieć. Cały regulamin macie oczywiście w opisie pod filmem. Zostawcie dowolny komentarz pod tym filmem, każdy będzie brany pod uwagę, jeżeli chcielibyście właśnie wziąć udział w rozdaniu i zgarnąć ten tonik. Mam nadzieję, że ten film nie wyszedł jakoś tak bardzo chaotycznie, ale tak naprawdę długo się zbierałam do tego, żeby ten filmik nagrać i też nie za bardzo wiedziałam, jak go stworzyć, z tego względu, że w pierwszej ciąży był taki moment, że się czułam bardzo kiepsko i tak pomyślałam sobie, że skoro już Wam opowiem o tym, że jestem w ciąży, to też napomknę, jak się czuję. Natomiast w tej ciąży czuję się zdecydowanie lepiej. Jestem też dosyć często bardzo zmęczona, natomiast ten najgorszy stan zmęczenia już mi minął. Teraz mam więcej energii niż na początku. I też miałam taki okres na samym początku ciąży, aż chyba do 7 tygodnia, że byłam niesamowicie głodna, ale tak naprawdę nie mam nic więcej, żeby Wam po prostu, wiecie, opowiedzieć, więc tak też nie wiedziałam za bardzo, jak Wam tą informację przekazać, więc mam nadzieję, że właśnie ten film nie wyszedł aż tak bardzo chaotycznie, że nie przeszkadza Wam takie moje, wiecie, głośne oddychanie i właśnie taka męcząca mnie zadyszka. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło tą chwilę. Widzę, że nadchodzą jakieś ciemne chmury, więc zaraz pewnie się zrobi dosyć ciemno i zacznie padać, więc to chyba jest dobry moment, żeby skończyć. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam Was. Buziaki. Pa, pa.